Piosenkarz, aktor estradowy, specjalizujący się w parodiach. Jeden z nielicznych, który parodiuje Karla Gotta. Karela Gotta. Śpiewając tak jak on. Tak jak on. A jaki Polak może śpiewać tak jak Karel Gott? Jak Karel Gott, to kilku śpiewa, ale ten śpiewa też. Znają go widzowie w Polsce i na świecie. Imituje głosy od Połomskiego do Golec u orkiestra. Pan Andrzej Dyszak. Andrzej Dyszak. Jest Andrzej Dyszak. Witam cię, Andrzejku. Ja chcę słyszeć od razu, jak pan śpiewa jak Gott. Poproszę bardzo, no. Uwaga, Andrzej Dyszak imituje Gotta. Pani a pani, wiem jak serusi ział, ja tych ludusi jem lady karneval. I tak dalej. Brawo. U nas się pojawiło na naszej estradzie kilku parodystów w ciągu ostatniego 50-lecia. Szalenie lubiana dziedzina, że tak powiem, sztuki estradowej, nazwijmy to tak bardzo oficjalnie, lubiana szalenie przez publiczność. W Europie rozchwytywani są parodyści. Może mają kogo parodiować, a teraz to jednak w tej chwili parodiowałeś, ale troszkę starsze pokolenie. A tak, żeby kogoś nowego, to nie będzie. Ale kochany, wszystko jest, tylko ktoś najpierw musi zacząć istnieć, funkcjonować. Trochę trzeba poterminować na tej estradzie, żebym ja go włożył do swojego repertuaru. Mnie to tam nie włożysz do repertuaru. No bo nie włożysz, no ale powiedzmy, no są bardziej charakterystyczne postaci na polskiej estradzie. Ja wiem, 90% chyba moich parodii to są parodie śpiewane. W ciągu tych ostatnich 35 lat to nazbierało się tego ponad setkę, prawda? To jest sporo, jeśli chodzi o parodię. No to zaproponujmy coś takiego, coś nowego, takiego coś z nowych gwiazd estrady. Najbardziej aktualnego, że tak powiem. A więc za chwileczkę przed nami Golec z orkiestra. Proszę bardzo, to jest twój mikrofon, proszę państwa. Bardzo. Andrzej Dyszak, tym razem jako Golec z orkiestra. Zazdrością na was tu patrzę, bo dawno nie byłem w teatrze. Wciąż pracujemy jak mrówki z milówki. Gdy widzę dziewicę, to kwicę, a żona mnie wtedy w obliczy. Za karę mówi mi, przez tydzień nie dom ci, więc chodzę głodny i zły. Nasz zespół nie chwali się wcale, jesteśmy po prostu górale. Niezwykle przytomne dwie główki z milówki. Łajdana byli my już w Stanach, Polunia jest w nos zakochana. Prezydent o nos wie i wszyscy cieszą się, że Golców też mieli w USA. Wróca, chyba pójdę coś wytrąbić. Andrzej Dyszak, proszę państwa, jako Golec z orkiestra. Dziękujemy.